Sorter. Polskie maszyny sortownicze. W grupie producentów Skowronki znajduje się kolejna linia sortownicza, wyprodukowana i wdrożona przez firmę Sorter. Linia ta wyposażona jest w wodny rozładunek skrzyniopalet, 6 ścieżek sortowniczych, stoły francuskie Return oraz napełniarki skrzyniopalet na sucho. W celu zwiększenia wydajności wodnego rozładunku zastosowano tu uchylny i obrotowy uchwyt robota. Robot ten w cyklu pracy automatycznej może osiągnąć wydajność do 10 ton na godzinę. Automatycznie pobiera skrzyniopalety, a po opróżnieniu ustawia je w sztaple. Operator musi tylko zadbać o to, aby odbierać puste i dostawiać pełne, zesztaplowane skrzyniopalety. Pole pracy robota zabezpieczone jest przez fotokomórki. W razie przecięcia wiązki laserowej, robot zatrzymuje się i sygnalizuje przerwaną pracę czerwonym światłem oraz sygnałem dźwiękowym. Ze zbiornika rozładunkowego jabłka przepływają wodnymi kanałami do bufora magazynującego, stąd do elewatora, gdzie są wydobywane z części wodnej linii sortowniczej. Elewatory standardowo posiadają filtry zanieczyszczeń stałych, które umożliwiają wyeliminowanie liści, ponadto jabłka są opłukiwane i trafiają na stół roboczy, gdzie następuje pierwszy etap sortowania. Pracownik obserwuje obracające się owoce na blacie roboczym i eliminuje uszkodzone, które za pomocą specjalnego przenośnika trafiają do skrzyniopalety. Owoce po wstępnej selekcji transportowane są na suszarkę z opcją nadmuchu zimnego powietrza. Suszarka zastosowana w grupie Skowronki jest wyposażona w innowacyjny na rynku pneumatyczny system odsączania gąbek z możliwością indywidualnej regulacji. Zadaniem systemu pneumatycznego z automatyczną regulacją jest niedopuszczenie do uszkodzeń gąbek podczas dłuższych przerw w pracy oraz dostosowanie siły wyciskania gąbek do indywidualnego zapotrzebowania klienta. Gąbki osuszające wykonane są z wysokiej jakości materiału poddanego obróbce mającej na celu wydłużenie ich żywotności przy jednoczesnym zachowaniu delikatnej pracy z produktem. Wymienne gąbki dostępne są w naszym sklepie internetowym. Suche owoce transportowane są do maszyny sortowniczej. Maszyna sortownicza wyposażona jest w wagi oraz wysokiej jakości kamery, dzięki którym jest w stanie sortować owoce według wagi, rozmiaru lub koloru wybarwienia. Ilość ścieżek oraz liczba wyjść z maszyny dobierana jest bezpośrednio do wymagań klienta oraz wydajności linii sortowniczej. Wysokiej jakości komponenty oraz podzespoły elektroniczne gwarantują niezawodną, długą pracę maszyny, a prosta konstrukcja urządzenia sprawia, że maszyny misowe są najlepszą alternatywą na rynku urządzeń sortowniczych. Oprogramowanie maszyny pozwala na stałe monitorowanie statusu maszyny, jak również wydajności, również online. Posortowane owoce trafiają na stoły pakerskie. Zastosowane są tu stoły francuskie typu Return. Stoły te wyposażone są w taśmy powrotne, moduły wagowe, a także standardowo posiadają rynny spadowe oraz przenośnik do odbioru owoców przemysłowych. Rynny spadowe zakończone są specjalnymi kurtynami hamującymi, chroniącymi owoce przed obiciem. Przenośnik odbiorczy przemysłu połączony jest z centralnym przenośnikiem odbioru owoców przemysłowych, który to transportuje przemysł do jednego centralnego miejsca odbioru w hali sortowni. Standardowym wyposażeniem jest przenośnik odbierający opakowanie ze spakowanym produktem, co w znacznym stopniu ułatwia i usprawnia pracę podczas pakowania.
Pracownik odbiera kartony i układa je w sztaple, które następnie są spinane przy pomocy narożników i taśm. Stoły mogą pracować w trybie ciągłym, a ich stosowanie pozwala na znacznie wydajniejszą pracę podczas pakowania produktu i braku konieczności zatrzymania całej maszyny podczas zapełniania stanowiska roboczego. Owoce przemysłowe przy pomocy przenośników falowych trafiają do napełniarek skrzyniopalet na sucho. Urządzenia te przeznaczone są do automatycznego, bezobiciowego napełniania skrzyniopalet produktem. Zadaniem operatora jest podstawienie pustej i odbiór pełnej skrzyniopalety z pola pracy urządzenia. W zależności od wydajności linii sortowniczej oferujemy napełniarki o różnych wydajnościach i konfiguracjach głowic. Instalacja w grupie Skowronki jest jedną z wielu instalacji w pełni zaprojektowanych oraz wdrożonych przez firmę Sorter. Wykonana jest z wysokiej jakości komponentów elektronicznych oraz elementów wykonanych ze stali nierdzewnej, co zapewnia długie i bezawaryjne użytkowanie. Więcej zrealizowanych projektów można zobaczyć na stronie firmy www.sorter.pl w dziale Projekty zrealizowane.